Fundacja Divine Mercy przygotowała kolejne wydanie, dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej w formie audiobooka. Jest to wydanie, które zmieniło całkowicie swoją szatę graficzną, na pewno będzie bardziej poręczne. Jest to 27 godzin nagrań w formie audio, nagranego całego dzienniczka, który został nagrany wraz z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Siostry bardzo skrupulatnie dobierały lektorkę, właśnie po to, żebyśmy mogli odczuć, wczuć się w tę atmosferę dzienniczka, który pozostawiła nam święta siostra Faustyna Kowalska. Sam dzienniczek jest niewątpliwie wielkim fenomenem, jeśli chodzi o literaturę mistyczną, duchową, która przybliża nas do, tego, do tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Zresztą dzienniczek trzeba niewątpliwie najpierw czytać. Czytać, ale można go również słuchać. Słuchać, żeby móc zrozumieć, na czym... Polega to wielkie miłosierdzie, z którym my powinniśmy zawsze współpracować. Miłosierdzie, które wcale nie kłóci się ze sprawiedliwością, ale jest zawsze tym miłosiernym odniesieniem się i zwycięstwem Chrystusa stałego nad naszym grzechem, jak również nad naszą śmiercią. Święta siostra Faustyna Kowalska jest niewątpliwie znakomitą nauczycielką. Chociaż sama skończyła, wydawałoby się, trzy klasy szkoły podstawowej, to jednak, będąc w szkole Chrystusa Miłosiernego, ma nam bardzo dużo do przekazania. I myślę, że my również możemy wkroczyć w tę szkołę właśnie poprzez słuchanie tych lekcji, lekcji, które zostały zapisane w dzienniczku. Dzienniczek można oczywiście nabyć w każdej dobrej księgarni, myślę, że również na stronach internetowych, ale także w księgarniach stacjonarnych, do czego bardzo serdecznie zachęcam.